No i witam ponownie z Land Roverem. Przestało padać, więc troszeczkę go ogarniemy. Trochę mu doczyścimy te brudne felgi. Wezmę go ten. No ma takie ryski po krzakach jeżdżone, widać. Tu szczególnie. Wyciśniemy go troszeczkę, odkurzymy, nabłyszczymy i tyle, no nie? Co można zrobić na dzień dzisiejszy. W środku może skórkę trochę się przetrze. No tu są te siedzenia z pamięciami pompowane. Tu na podłokietniku troszeczkę takie dziwne pęknięcie. Tak, to grzane fotele, podgrzewana przednia szyba, fajnie widać. Tu jest jeden ten, zauważcie, brakuje tych trzech. 12 funtów na eBayu. Samo to brakuje na 12,50. Już tutaj ten narożnik zamówiłem już. Zamówiłem też lakier zaprawkowy. No tak, to tu jest jakieś czerwone dziwne. Trzeba zeskrobać. No ale to nie jest zniszczone. Tutaj na wkręciki pan zrobił, bo wypadło. Co no, weźmiemy go ten wax dry na mokro wytrzemy ilchą. To na oponki weźmiemy, to na środeczek wypsikamy, a tym umyjemy felgi. I tyle. Tyle na razie z tego projektu będzie. Na polerkę przyjdzie kiedy indziej czas. I na te zaprawki w nadkolach. Najważniejsze dodomić te felgi brudne. No bo chłop jeździł 11 lat i chyba nigdy nie używał chemii, po prostu mył gąbką. I tyle, no lakier zaprawkowy. Tutaj mi się przyda, na tym czujniczku może mi się przyda. Tam nad kolu, na drzwiach gdzieś pewnie, na tym nie klapie. No tak to fajnie jest. Fajnie filanderek, nowe opony ma. Przednie, 2024 roczek. Nie, prezentuje się fajnie ten Land Rover 2, bardzo się fajnie, przyjemnie jeździ, cicho, wygodnie. To nie jest tyle z kolejnego filmiku z filandera. Pozdrawiam.